Ej, witajcie, witam was ponownie w grze o nazwie Do You Copy i dzisiaj zagramy sobie w Do You Copy. Tak, jakby ktoś nie widział pierwszej części, to niech sobie najpierw obejrzy. I w dzisiejszym odcinku postaramy się zrobić jakieś inne zakończenie, w którym turysta przeżyje i mając nadzieję, że ja przeżyję. Gra sama w sobie ma cztery zakończenia. To już wam od razu mówię. Pierwsze co? To jest dobre zakończenie, że obejrzyjemy, przeżyjemy. Drugie zakończenie jest takie, że my giniemy, a turysta żyje. Kolejne jest takie, że turysta nie żyje, a my żyjemy. I ostatnie, że obaj nie żyjemy. To musiałem sobie sprawdzić. Chciałbym zrobić wszystkie cztery zakończenia. Postaram się. Dobra. Najpierw mu odpowiadam. Tak. Czyli mamy już jedno zakończenie zrobione. Chciałbym spróbować, żebyśmy obaj przeżyli. Dobra, coś mi goni. Musisz mi pomóc. I tak jak mówiłem, ten, kto jeszcze nie oglądał poprzedniego odcinka, to niech obejrzy. Uspokój się. Uspokój się. Spokojnie, co cię goni? Gdzie jesteś? Musisz mi pomóc, inaczej umrę. Dobra, nie przejmuj się. Zapalę lampę. Dobra. Oj. Mogę wyjść, super. Dobra, zapalę lampy. Będzie widział, gdzie mam iść, gdzie się kierować. Tak? Widać. Świetnie. Co tu pisze? Uwaga. Włącznik jest zepsuty, musisz przytrzymać w jednym miejscu. On teraz będzie nas próbował zagadywać. I teraz tak. Mam nadzieję, że ta gra jest jakby tak samo zrobiłem w takim sensie, że on znowu zaczyna od tego miejsca. Bo ja tak szczerze, co bym zrobił? Ja bym tak szczerze, bo ja na lewym monitorze już mam zakończenie, jakie mniej więcej zrobić, bo jednak chciałbym jednak przejść tę grę tak na 100% i chciałbym zobaczyć te wszystkie notatki, tak powiem. Czyli teraz tak, jedno zakończenie mamy, czyli teoretycznie on gdzieś powinien być tu. No chyba, że nie wiem, gdzieś to zacznie się na przykład gdzieś odtąd tu. Bo też jest taka możliwość. Dobra, jest na razie cisza. O. Tak, dobra, to jest w tym samym miejscu, okej. Dajmy mu znowu tą lewą ścieżkę, będzie szybciej. Tylko nie opłaca mu się iść tędy, tu nie opłaca mu się iść, zrobimy ten, żeby szedł. Czekaj, nagrywać się? Nagrywa się. Świetnie. Dobra. Idzie lewą drogą. Miejmy nadzieję, że przeżyje. Tu się coś zmieniło jeszcze może? Nie, to jest to samo. No, to jest to samo. A to mogę otworzyć? Nie, nie mogę. A to mogę zgasić? Nie mogę. Dobra. Czy ja muszę tutaj poszukać... Oj. Nie chcę nic. On się tam gapi na mnie, siema. O, zniknął. Ej, powiem wam, że mimo wszystko, że już znam tę grę, to i tak to jest creepy. To jest jednak trochę creepy jeszcze, dobra. Mam coś mu odpowiedzieć? Nie. Czyli on teoretycznie teraz będzie gdzieś mniej więcej tu, może tu na rozwidlenie gdzieś tu idzie, w tą stronę, dobra. To coś już wiemy. Czy tu są gdzieś jeszcze kartki? Czemu tyle jest kartek tutaj? A nie, nie chcę tego. Czy ja mogę? Proszę pamiętać o godzinnym sprawdzaniu. O. Dobra, on tam jest, okej. Chwila, muszę go uspokoić chyba. Albo wiecie co? Dajmy to. Musimy go uspokoić. Tak, słyszałem to. No, ciągle go goni, okej. Nie widziałem tego, bo ja jestem mega daleko stąd. Więc widzisz. Dobra. Na logikę, żebyśmy obaj przeżyli, to ja muszę się zastanowić. Żebyśmy obaj przeżyli, no, zgubił się. Tak na logikę. Ja bym go dał do wieży drugiej. Dzięki czemu... Nie mogę zapalić światła, na logikę, bo wtedy człowiek-koza, jeżeli człowiek-koza będzie wiedział, gdzie ja dokładnie jestem, on mnie zabije. Ale natomiast, jeżeli bym go dał do tej wieży,
i nie pali, zapalał światła, to teoretycznie obaj powinniśmy przeżyć, tylko że to jest dłuższa droga. Zróbmy kopalnię, bo jeszcze tam nie byliśmy. Okay. Bo tak mi się wydaje. Dobra. Mogę to usunąć? A, bo to tak działa, okej. Okay. Czy on był mniej więcej gdzieś tu? Plus, minus? No i teraz gdzie on będzie? Mi nie pasuje tylko jedna rzecz. Czemu tutaj tak losowo leży bezpiecznik, którego dosłownie można wsadzić tutaj, w to miejsce, bo tutaj też są takie dwa bezpieczniki. Czemu to tak jest, jak to działa? Nie wiem, ale mnie interesuje ta skrzynka. O, siema. Jest coraz bliżej. To wygląda jak taka kulka wielka. Ja tak się zastanawiam, czy to jest dla nas nowa praca. Czy my tu już jesteśmy na przykład któryś tydzień. Bo nie wydaje mi się, żebym za każdym razem przychodził tutaj w nocy, słysząc ryki kozy, która chce mnie zjeść. Nie wiem, czy to... I'm not messing with you. Nie, ja się z nim bawię, nie. Nie. Co mógłbym teraz zrobić? Znowu jest rozwidleniem, dobra, okej. Czekaj. Czy on tak teoretycznie jest gdzieś tu? Tak mi się wydaje chyba? Albo tu? Jeden z dwóch. Any advice? Chwila. Idź w lewo. Może ktoś cię ogląda. Tak. Nie tylko ty jesteś paranoikiem, wiesz? O! Co jest? Czemu mi się... Gra chwila. Wejdźmy, resumę. No... O, działa. Świetnie, dobra. Co by to zrobić? Hello? You there? Where am I? Where did you send me? Because I just jumped up to some... Jest, dobrze. Jest. Nie mogę odpowiedzieć? I o co chodzi? O? Co jest? O? Dobra. Mamy kolejne zakończenie. Świetnie. Podróżnik goniony przez dzikie zwierzę. Dobra. Udało mi się, czyli to oznacza, że zrobiliśmy dobre zakończenie, w którym obaj żyjemy. Dobra, jest świetnie. Udało nam się. Wyśmienicie. Dobra, film ma 10 minut. Ja ogólnie ten film... na moim kanale zrobiłem coś takiego, że to jest część jedna z trzech. Teraz to jest druga z trzech. Ja spróbuję może. Dobra, spróbujemy zrobić jeszcze jedno zakończenie. W tym samym filmie spróbuję zrobić jeszcze jedno zakończenie. I teraz mam do wyboru, albo obaj giniemy, albo ja ginę. No i to już może być problem, bo ta koza nas zabije, chyba. Bo tak mi się wydaje, że nie wiem, ona sobie tu gdzieś wejdzie, przez to sobie przejdzie. Skoczy tu, przejdzie tu i zobaczy i mnie zeżre i będzie jumpscare. Nie zdziwiłbym się. Poczekaj, ja mu poświecę najpierw. Ciekawe co, jakbym teraz sobie zaczął świecić. Nie zwracam na to uwagi.
Dobra, nie wiem czemu zaczęło mi zacinać grę. Halo, halo, pomocy. Halo, halo, gra, halo. Dobra, odbiór. Halo, halo, odbiór, tak. Dobra, teraz zróbmy tak. Dobra. Zróbmy tak. Ja go zignorowałem światłem. Znaczy, nie, że zignorowałem zapalenie światła. Spróbujemy zrobić jeszcze raz to samo, tylko tym razem zapali światło. Bo tak na logikę miałem w głowie, żeby dać go tamtej wieży, tam, ale samemu nie zapalać światła z takiego powodu, żeby ta koza mnie nie zjadła. O, dobra. Siema, widzimy się już po raz trzeci chyba. Kopi, odbiór, odbiór. Oczywiście, pomogę ci. Ktoś mnie goni, świetnie. Pomogę, czekaj, uspokój się, kolego. Kolego! Ktoś mi się ziewa. Nie wiem, powiem wam, ja się tak specjalnie przygotowałem do dzisiejszego filmu, jakby dosłownie. Ja za jakieś 3 godziny wyjeżdżam. Wracam za tydzień dopiero. A ja siedzę przed komputerem i ja nagrywam film. Halo? Gro? A, zapalę lampy, tak? Biegnij, szybko! Dobra, świetnie. Idę do ciebie, dzięki wielkie. No problemo, mi amigo. On teraz coś tam będzie gadał. Czy tutaj coś się zmieniło w dodatku? Nie. Co tu pisze? A, to już widziałem. To było. Zaginiony. Weird, dziwne. No ale powiem wam, fajnie odwzorowane to zdjęcie jest. Bardzo ładne zrobione. Gdyby, no wiadomo, to jest rysunek, ale ładnie to jest odwzorowane. Że no, nie ma rogów, jak nie wiem, jak taka koza czy coś, ale wiesz. Dobra. Czy tu coś jeszcze się zmieniło? Tych szafek nie mogę otwierać, nic. Nic, no cóż. No to sobie trochę poczekamy. O. Dobra, znowu dajemy, żeby poszedł w lewo. Nie wydaje mi się, że jak on by szedł w prawą stronę, to by jakkolwiek coś, cokolwiek by to się zrobiło. Bo jakby on tak mi się wydaje teoretycznie, idąc tędy, bez względu na to, którędy pójdzie, on mniej więcej gdzieś tutaj jest. Czyli on tak samo przechodzi i potem idzie mniej więcej tu. Bo się zgubił. Bo on jest gdzieś tu. No tu albo tu, to jest jedno i to samo. Dobra. Zaginiony. Gracewind Park. Siema. Czemu ta lampka się tak świeci? Dobra. Teraz zróbmy... Dobra, okej. Okay. Spróbujemy jego ocalić, a chcę dostać jumpscare'a. Chcę dostać jumpscare'a, chcę się bać. Aż tak bardzo daleko. To nie jest aż tak bardzo daleko, bo jakby... Patrząc tutaj na dół, do tego drzewa może być jakieś 10 metrów. Dobra, kilometr. To z kilometr może być. Nie, jakby sorry, że tak ziewam, ale ja dosłownie... Nie wiem, w stanie być na tego. Pomocy. Spać mi się chce. Dobra, znowu się zgubił, świetnie. Dobra, bierzemy go znowu do tej kopalni. Tak, bierzemy go znowu do kopalni. Robimy to samo co wcześniej, czyli to będziemy... Robimy dokładnie to samo.
Tak. To są te. Dobra. To the mine. Dobra, bo to będzie troszeczkę krótsza droga, krótsze zakończenie, z takiego powodu, że nie chcę, żeby też film był za długi, już ma 17 minut do nagrania. Mam nadzieję, że to jednak się uda. No gdzie on teraz? A, i on teraz tu jest. To on kawał drogi przeszedł. No i to może być ile? No dobra, nie będę mówił, że jest paranoikiem, bo się jeszcze zabije. Nie wiem, pójdzie do tego kozo człowieka i nie wiem, mówi: zjedz mnie, bo jestem paranoikiem. Tak, ratuję mu dupę, tak. Nie wiem, co z tego mam, może dostanę premię? No, w tym zakończeniu, jeżeli mi się uda, to raczej premii nie dostanę. Prędzej mogę dostać jakiś fajny nagrobek. Dobra. On mniej więcej będzie teraz szedł. Tędy? Jest mniej więcej tu. Tak to będzie mniej więcej wyglądać. On idzie wtedy lewą drogą do Tower 2. Będąc w wieży, zapalę mu światła. Ja jego uratuję. A koza chyba mnie zabije. Tak mi się wydaje, jakby ja to bardzo logicznie biorę. Ja poza tym na lewym monitorze mam wszystkie zakończenia, jak to mniej więcej wygląda. Any advice? Take off the path to the left. Tak, idź na lewo. I co, on idzie teraz tędy, to jest gotowe. Tak, ktoś mnie obserwuje. Nie tylko ciebie. Jakby ciebie dosłownie goni koza. Więc jakby, powiedzmy sobie szczerze, goni cię koza, która ma większe oczy niż, nie wiem, bo jakby te oczy są mega duże. Ale tutaj na zdjęciu, no dobra, tu na zdjęciu też są duże. Gdzie jest? Gdzie mnie wysłałeś? Jakby ktoś nie widział, to na dole są napisy. Jestem w pustej wieży. Mówiłem ci o tym. To nie jest śmieszne. Miałem ekstremalnie ciężką noc, więc proszę. Dobra, zapalamy światło. Teraz to będę trzymał tak długo, aż on umrze. Aż, nie wiem. Tak, są jasne. Są naprawdę jasne. Jezus Maria! Siema. Co teraz? Dobra. Mężczyzna został znaleziony w Grimswide Park w wieży numer 2 tego ranka. Graniczni mówili o scenie, w której... Ile? A ten typ tam był w tej wieży. Był takim paranoicznym i on mówił cały czas, powtarzał tylko jedno w tej wieży. To miał mój głos. Spekulacje o tym, że to mogło mieć połączenie z włamaniem się do wieży numer 4 oraz zaginięciem strażnika nocnego, który stacjonował tamtej nocy. Dobra, czyli mamy kolejne zakończenia. 22 minuty filmu. Nie wiem, jak tam będzie... No serio? Zobaczymy. No i co? Ja wam dziękuję pięknie za oglądanie. Widzimy się mniej więcej za jakiś tydzień. Plus minus, bo dopiero wtedy nagram jakiś film. Więc co? Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia.